Do awarii rurociągu ciepłowniczego doszło na ulicy Olszewskiego w Jaworznie. Awaria dotyczy elementu rurociągu, który zaopatrzał w ciepłą wodę Śródmieście, Podłęże oraz Podwale. Dlatego w tych trzech częściach miasta nie będzie ciepłej wody ani w kranach, ani tym bardziej w grzejnikach przez najbliższe minimum dwa dni. Także ciepłej wody można spodziewać się dopiero mniej więcej we czwartek bądź w piątek. Prace już trwają, jednak problem polega na tym, że element rurociągu, który uległ awarii, mieści się w trudno dostępnym miejscu na prywatnej posesji. Pracownicy jednak najpierw muszą udostępnić dojazd na sprzęt ciężki, który będzie w stanie wyciąć uszkodzony element rurociągu. Kierownik całego przedsięwzięcia zapewnia jednak, że jego pracownicy zrobią wszystko, aby jak najszybciej usterkę usunąć. Będzie trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście pogoda na najbliższe dni jest sprzyjająca i po prostu będzie w miarę ciepło.